i rozpoczęli już oficjalnie to wydarzenie. Witajcie i dziękuję, że jesteście z nami na Zoomie i przez media społecznościowe. To jest panel ekspercki, który dotyczy ryzyk katastroficznych kolejnej dekady. Poprzedzam warsztaty z ocalania świata, wydarzenia, które razem z Centrum Nauki Kopernik przygotowaliśmy dla Was w ramach Festiwalu Przemiany. Tematem festiwalu jest świat po pandemii, a w ramach tej części skupimy się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie o to, czy samej pandemii można było uniknąć, jakie inne ryzyka towarzyszą nam na co dzień, a którym możemy zapobiec i jak. Ja jestem Michał Trzęsiniak, organizuję Międzynarodowy Ruch Effective Altruism, a także jego struktury w Polsce, czyli Fundację Efektywny Altruizm. Naszą misją jest znalezienie drogi do największego dobra, ograniczając zapobiegalne cierpienie ludzi i zwierząt hodowlanych, żyjących teraz i niezliczonych pokoleń, które przyjdą po nas. Razem ze mną są Anda Bologa, Łukasz Król, Mateusz Ciasnucha i Maciej Zając. Anda Bologa to jest radczyni prawna specjalizująca się w Digital Affairs, cyberbezpieczeństwie i ramach regulacyjnych cyberprzestrzeni. Anda, może chciałabyś zdradzić coś więcej? Witajcie. Bardzo się cieszę, że mogę dziś porozmawiać na ten ważny temat. Nazywam się Anda Bologa i specjalizuję się w prawie nowych technologii. Studiowałam prawo na Uniwersytecie w Bukareszcie i Europejskie Studia Interdyscyplinarne w Kolegium Europejskim na Torinie. Pracowałam na różnych stanowiskach prawniczych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, na poziomie krajowym, międzynarodowym, jak i europejskim. Mam doświadczenie w projektowaniu regulacji i praw, szczególnie w zakresie ram prawnych dla nowych technologii, na przykład dla Wydziału Prawnego Komisji Europejskiej, Misji Rumunii przy ONZ i Parlamentu Rumunii. Polski nie jest moim językiem ojczystym, więc bardzo proszę wybaczyć moje błędy, które na pewno zrobię. Po raz pierwszy zwracam się do publiczności po polsku, więc proszę o wyrozumiałość. Moje dzisiejsze wystąpienie będzie dotyczyło zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni. Pytania będą miło widziane. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ando. Kolejny z naszych gości jest Łukasz Król, wykładowca, facylitator specjalizujący się w tematach związanych z algorytmową nierównością i bezpieczeństwem cyfrowym. Łukaszu? Po pierwsze, dzięki bardzo za zaproszenie i szkoda w ogóle, że nie mogliśmy się spotkać osobiście, ale mam nadzieję, że to wirtualne spotkanie też będzie dla nas bardzo, bardzo pomocne, więc gdybyście mieli jakiekolwiek pytania związane w ogóle z tą tematyką, to napiszcie na przykład do Michała może albo do organizatorów i mogą bez problemu przekazać kontakt do mnie, bo wiem, że nie mamy dużo czasu i chętnie bym się więcej podzielił na ten temat. Więc ja pracuję w tej chwili w Kolegium Europejskim w Natolinie i też z kilkoma innymi instytucjami. Głównie od kilku lat tak naprawdę zajmuję się w ogóle uczeniem ludzi spoza obszaru informatyki o algorytmach i tak zwanej nierówności algorytmowej. Czyli w jaki sposób na przykład algorytmy mogą czasami odzwierciedlać jakby trendy dyskryminacyjne w naszym społeczeństwie, dlaczego algorytmy mogą być rasistowskie, seksistowskie i powielać dezinformację. Więc dzisiaj będę się z wami też troszeczkę dzielił właśnie relacją pomiędzy algorytmami, dezinformacją i w jaki sposób to też może niestety pogarszać pewne ryzyka pandemiczne i inne katastroficzne. Dzięki. Dziękuję, Łukaszu. Następnym naszym gościem jest Mateusz Ciasnocha, rolnik, praktyk rolnictwa regeneratywnego, obecny nie tylko w Polsce, ale też w Afryce. Mateuszu? Dziękuję, Michale, i witajcie wszystkim. Cieszę się, że mogę tutaj z wami być. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się na tą rozmowę i mam nadzieję na wiele kolejnych, tak jak Łukasz już powiedział, które będą tego pokłosiem. Także jest moją radością tutaj być. Jak Michał powiedział, jestem przede wszystkim rolnikiem. Produkuję żywność w sposób, który nie tylko nie wpływa negatywnie na środowisko, ale mamy nadzieję przyczynia się pozytywnie do środowiska, o czym powiem troszkę więcej w trakcie naszego spotkania. Ponadto jestem, jakby moją misją jest sprawienie, aby każde gospodarstwo rolne w Unii Europejskiej było negatywne emisyjnie, czyli żeby łapało i magazynowało w swoich glebach więcej dwutlenku węgla niż suma innych gazów cieplarnianych, które to gospodarstwo emituje do atmosfery. I zatrzymam się tutaj. Dzięki. Dzięki, Mateusz.
Kolejnym naszym gościem, którego przedstawiłem tylko pokrótce, jest Maciej Zając. Maćku, chcesz powiedzieć więcej o sobie, o swoim zapleczu? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jestem doktorantem Zakładu Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuję się, pisząc mój doktorat, przede wszystkim etyką nowych technologii, w szczególności nowych technologii wojskowych, ich wpływem na między innymi obszar międzynarodowych ryzyk katastrofalnych. Jestem autorem kilku artykułów naukowych i prasowych właśnie w tych tematach, a prywatnie jestem także związany z takimi organizacjami jak właśnie Fundacja Efektywny Altruizm czy Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne i mam nadzieję, że powiem dzisiaj Państwu coś ciekawego. Dziękuję Maćku. Przygotowaliśmy dla Was krótkie wystąpienia ilustrujące obszary, w których według naszej najlepszej wiedzy podziać się mogą złe rzeczy, w wyniku których życie lub jego jakość utracić mogą całe zastępy ludzi. Nie jest to w żadnym razie kompletna lista, nie jest też to lista zamknięta. Skupiliśmy się na kilku scenariuszach, które wydają się wyjątkowo bliskie, a którym według nas możemy i powinniśmy zapobiegać. Te obszary to z grubsza ryzyko wystąpienia konfliktów, szczególnie tych, które zacząć się mogą w cyberprzestrzeni, a przenieść w konwencjonalne ramy, na przykład wojny nuklearnej, chemicznej lub biologicznej, a także problemy bardziej ogólne związane z regulacją nowych technologii, w tym również tych używanych do produkcji żywności, potrzebnej do wyżywienia rosnącej populacji Ziemi, której swoją drogą wpływ na nasze środowisko dopiero co sobie jako ludzkość w pełni uświadamiamy. Więcej o ryzykach katastroficznych i egzystencjalnych przeczytacie w nowej książce Tobiego Orda, The Precipice, profesora Uniwersytetu w Oksfordzie, jednego z inicjatorów ruchu Effective Altruism. 5 egzemplarzy tej książki czeka na Was za darmo, a sposób, w który możecie ją odebrać, zdradzimy na koniec panelu. Tym samym zwracam się do naszych panelistów o pomoc w odpowiedzi na to pytanie przewodnie. Skąd może nadejść kolejna katastrofa i jak jej zapobiec? Anda? Dziękuję bardzo. Witam i dziękuję za spędzenie z nami dzisiaj czasu. Co to jest cyberprzestrzeni? Prosto mówiąc, jest to wirtualny świat komputerów, w tym komputery, sieci, kable i internet. Nie trzeba mówić, jak ważny jest internet w dzisiejszym świecie. Ale chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego internet i cyberprzestrzeni jest jeden z głównych źródeł ryzyk katastroficznych. Być może słyszeliście o cyberatakach na Estonię lub o ataku Stuxnet w Iranie lub o WannaCry, który dotknął cały świat. Są to wszystkie cyberataki, które wypłynęły na infrastrukturę krytyczną różnych krajów i zakłóciły życie obywateli. W 2017 roku cyberprzestrzeń została uznana przez NATO za domenę wojskową. Jak spekuluje sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, następną duża wojna rozpocznie się masowym cyberatakiem. Już widzieliśmy jedną wojnę, w której przed atakiem konwencjonalnym nastąpił cyberatak. Cyberatak mógłby zniżyć linię komunikacji państwa z obywatelami w sytuacjach kryzysowych, jak są one najbardziej potrzebne. W tym momencie nie ma systemu regulacyjnego dla cyberwojny, nie jest jasne, w jaki sposób ma do niej zastosowanie międzynarodowe prawo. Temat jest obszerny i skomplikowany, więc postaram się mówić krótko i jasno i wspomnieć o 3 powodach do zmartwienia. Później skupię się na rozwiązaniach, a na koniec podam kilka rekomendacji. Panowie, jest to osobisty pogląd oparty na moim doświadczeniu. Mamy 3 powody do zmartwienia. Po pierwsze, brak kompleksowych ram regulacyjnych. Kraje mają różne interesy i dlatego bardzo trudno jest dojść do międzynarodowej konwencji w sprawie regulacji cyberprzestrzeni. Teraz ONZ ma grupę ekspertów, ale postęp jest powolny. Atrybucja. Jest
trudno udowodnić, jakie państwo jest odpowiedzialne za cyberatak. Po drugie, nasz świat staje się coraz bardziej powiązany. Transformacja i cyfryzacja przynoszą fundamentalną zmianę. Jesteśmy coraz bardziej ze sobą połączeni. Każdy, kto ma komputer, połączenie internetowe i wie o tym, jak ominąć systemy bezpieczeństwa, może teraz przeprowadzić cyberatak z dowolnego miejsca na świecie. Po trzecie, nie ma żadnego czysto technicznego rozwiązania. Rozwiązania, które szukamy, nie pochodzą z sektora technicznego. Nie ma sztucznej inteligencji, która nam pomoże. Musimy szukać kompleksowych rozwiązań. I mamy trzy powody do radości. Po pierwsze, coraz więcej krajów rozumie zagrożenia i podejmuje działania na poziomie krajowym. Na przykład Stany Zjednoczone mają kompleksową krajową strategię cyberbezpieczeństwa. Po drugie, Unia Europejska stara się być niezależnym aktorem, tak zwana europejska autonomia. Komisja Europejska określiła cyfryzację jako jeden z głównych priorytetów nowej komisji. Oprócz tego mamy Europejską Agencję do Spraw Cyberbezpieczeństwa, ENISA. Po trzecie, jeśli jesteś ostrożny, możesz do pewnego stopnia zabezpieczyć się. Na przykład, nie kupuj technologii, które nie spełnią wymogów cyberbezpieczeństwa i nie zapewnią ochrony danych. Zadawaj pytania i badaj, jak bezpieczne są urządzenia, które łączą się do sieci Wi-Fi. I na koniec podam kilka rekomendacji, czego potrzebujemy. Naciski ze strony krajów organów regulacyjnych na prywatne firmy, aby ulepszyły się swoje polityki cyberbezpieczeństwa. Zobowiązanie na poziomie międzynarodowym do opracowania regulacji. Więcej inżynierów przy stole, włącz ich w projektowanie przepisów. Budowanie odporności. Jednak nierealistyczne jest założenie, że każde z tych urządzeń można chronić przed cyberzagrożeniami. Dlatego konieczne jest budowanie odporności cybernetycznej systemu jako całości. I świadomość indywidualna. Zostawiam to na koniec, ponieważ każdy z nas może i powinien to zrobić. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, Ando. Zgodnie z tym, jak planowaliśmy to spotkanie, pytania zostawimy na sam koniec, a na razie posłuchamy serii wystąpień, które przygotowali dla Państwa nasi eksperci. Także posłuchajmy Łukasza. Łukaszu, jesteś następny. O, dzięki bardzo. Więc w ogóle przewodniczący WHO, organizacji w sumie światowej, która w tej chwili się zajmuje walką przeciw pandemii, powiedział, że jakby nie tylko w tej chwili walczymy z pandemią, ale też walczymy do pewnego stopnia z infodemią, ponieważ jest po prostu taka ogromna ilość dezinformacji. Nie wiem, jak tam jakby u was, ale już tydzień temu po prostu otworzyłem swojego Facebooka i cały czas mi polecał, żebym dołączył do grup antyszczepionkowych, antymaskowych, do grup, które twierdzą, że w ogóle pandemia nie istnieje i że jest spiskiem. I jakby niczego na ten temat nie postowałem. Ja nie postowałem niczego w ogóle na temat pandemii, ja chyba nie postowałem od 2 miesięcy na Facebooku, a jednak od razu mi zaczęły takie grupy rekomendować. Więc chciałbym trochę dzisiaj porozmawiać o tym, co się w takich sytuacjach dzieje i to trochę jak wygląda w ogóle radykalizacja przez algorytm. Ponieważ jednak istnieje coś takiego, że w tej chwili mamy, nie tylko, że mamy ogromny nadmiar informacji, ale nawet mamy, szczególnie w ciągu pandemii, sytuacje, w których nawet jakby informacja z tych najwyższych źródeł się trochę różni. Więc na przykład amerykańskie CDC, Center for Disease Control, odpowiedzialne za zwalczanie pandemii w Stanach, może mieć powiedzmy trochę inne zdanie od brytyjskiego systemu zdrowotnego, który może mieć inne zdanie na przykład od unijnych systemów i światowych systemów i tak dalej. Więc już jakby nawet nie wiemy w sumie, jaka jest oficjalna wersja, bo oficjalnej wersji tak naprawdę nie ma. Ale druga rzecz jest jednak taka, że od dłuższego czasu były już prośby od
użytkowników Facebooka i innych platform, że jednak chcą widzieć nie tylko jakby update'y od ogromnych marek, ogromnych platform, ogromnych jakby publikacji, ale też chcieli widzieć jak najwięcej update'ów od swoich znajomych i przyjaciół. Więc to doprowadziło tak naprawdę do sytuacji, w której w tej chwili widzimy coraz mniej na przykład aktualizacji na temat koronawirusa, powiedzmy, od Ministerstwa Zdrowia, a coraz więcej na przykład od, powiedzmy, znajomych, dlatego, że algorytmy zostały stworzone, oczywiście nie tylko w celach pandemii, ale ogólnie algorytmy zostały stworzone tak, aby po prostu więcej informacji nam pokazywać od bliskich i znajomych, a coraz mniej z takich większych źródeł. Drugi problem jest taki, że jednak algorytmy jakby same nauczyły się, jak nam rekomendować. Więc algorytm Netflixa jest tym wspaniały, że po prostu jest w stanie nam znaleźć serial, który doprowadzi do tego, że będziemy godzinami siedzieli, coraz mniej spali, ponieważ ten serial, który znajdziemy, będzie taki wspaniały. Ale taki algorytm w podobny sposób działa na YouTubie. I na YouTubie jest coś takiego, że tak jak mówiła socjolożka Zeynep Tufekci, nigdy nie jesteś wystarczająco radykalny dla YouTube'a. Czyli ona powiedziała, że jak na przykład na YouTubie zaczynasz oglądać filmiki o tym, jak przebiec swój pierwszy bieg na 5 kilometrów, to przeklikasz kilka razy i tobie rekomendujesz jakieś ultramaratony górskie. Jak zaczniesz oglądać coś o przepisach wegetariańskich, zaczyna tobie nagle rekomendować jakby przepisy w ogóle wegańskie, może nawet takich, w których nic nie musisz gotować i wszystko jest jakby czyste. Więc problem jest taki, że ogólnie jak ktoś zobaczy, powiedzmy, komunikat od Ministerstwa Zdrowia, który będzie trwał 3 minuty, to popatrzy na te 3 minuty na YouTubie i potem opuści YouTube. Ale gdyby ktoś na przykład zaczął się interesować teoriami spiskowymi, to taka osoba będzie mogła je oglądać godzinami, cały czas jakby wzmacniając się w swoich poglądach, wzmacniając się w przekonaniu, że ta osoba jest jedną z niewielu wybrańców, którzy rozumieją prawdę o koronawirusie. Więc właśnie problem jest taki, że po prostu stworzyliśmy jakby te algorytmy, programy i mówiliśmy im, podwyższcie oglądalność na platformach takich jak YouTube. Doprowadźcie do tego, że na przykład ludzie więcej czasu spędzali na Netflixach, YouTubach i tak dalej. I ze względu na to, że po prostu ludzie, którzy na przykład wierzą w nie mainstreamowe interpretacje systemu zdrowotnego albo w teorie spiskowe na temat pandemii i tak dalej, ze względu na to, że tacy ludzie spędzają o wiele więcej czasu na YouTubie, algorytm YouTube'a jakby się nauczył i Facebooka też do pewnego stopnia, żeby takie treści coraz szerzej rekomendować. Co prowadzi do tego, że jakby nasze silniki rekomendacji stanęły się jednym z ważniejszych i niestety bardziej efektywnych metod w ogóle indoktrynacji i radykalizacji na świecie. Więc niestety nie ma tutaj bardzo łatwego sposobu, żeby temu zapobiec. Na pewno jakby grupy oficjalne, Ministerstwa Zdrowia i tak dalej muszą znacząco poprawić swoje strategie komunikacji. Też musimy w ogóle rozpocząć rozmowę na temat tego, jak będziemy regulowali Facebooki i YouTube'y tego świata i jak w ogóle z punktu widzenia prawnego możemy ich zachęcić. I ostatnia rzecz jest taka, że jednak musimy coraz bardziej edukować naszych użytkowników i też po prostu zmiana jednak musi pochodzić też od użytkowników, że użytkownicy też muszą zacząć, po pierwsze musimy zacząć uczyć w szkołach i tak dalej, jak na przykład wygląda radykalizacja przez YouTube'a i radykalizacja przez algorytm i też jakby i konsumenci i reklamodawcy muszą się temu zacząć sprzeciwiać, więc co było ciekawe to, że kilka miesięcy temu była w ogóle taka rewolucja reklamodawców na YouTube i na Facebooku, gdzie mówili, że po prostu YouTube i Facebook tyle, powiedzmy, treści dość politycznie skrajnych zaczęli promować, że jednak reklamodawcy mówili, że albo zmieńcie swoją politykę, zmieńcie swoje jakby mechanizmy rekomendacji, albo się wycofujemy. Więc jest kilka metod, które pomagają, ale jakby nie powiedziałbym, że jest jedna taka stuprocentowa metoda, która zawsze działa. Ale jednak to dla mnie jest kompleksowy problem i to jest problem, który może pogorszyć naszą reakcję na jakiekolwiek, powiedzmy, pandemię, globalne ocieplenie i jakiekolwiek inne tragedie i problemy katastroficzne, ponieważ jakby, żebyśmy byli w stanie stawić czoło takim problemom, musimy po prostu wspólnie, skoordynowanie działać jako ludzkość i niestety radykalizacja w tym bardzo przeszkadza. Więc wiem, że już chyba mówiłem trochę więcej niż twoje 5-7 minut, więc już oddam mikrofon. Dziękuję bardzo i oczywiście jestem gotowy na pytania i z przyjemnością to z wami przedyskutuję też w czasie warsztatów i dalszych grup. Dzięki bardzo. Dziękuję, Łukaszu.
Mam nadzieję, że algorytmy skutecznie trafiły do naszych gości, tak żebyśmy wspólnie wyrównali szanse na pozytywny wpływ mediów społecznościowych na świat, co przecież leżało u ich podstaw. Zdaje się, że wciąż leży. Dziękuję. Maćku? Tak, więc ja opowiem Państwu o jedynie trzech z jeszcze większego wachlarza zagrożeń egzystencjalnych i katastroficznych, to jest takich, które mogą zmienić bądź wręcz zakończyć bieg naszej cywilizacji, a związanych z wojskowością. I pierwszym, co przychodzi nam do głowy dzisiaj w epoce pandemii, jest zagrożenie związane z bronią biologiczną, czyli skonstruowaną w laboratoriach, skonstruowanymi w laboratoriach patogenami, które są przystosowane do tego, żeby czynić ludzkości jak najwięcej krzywdy. Jeśli ktoś w trakcie pandemii grał w modną grę Plague Inc., to wie, jaką różnicę mogą robić nawet drobne zmiany w strukturze takiego patogenu. No i tutaj pandemia pokazuje z jednej strony, jak bardzo świat jest nieprzygotowany na rozmaite sposoby na poradzenie sobie z nawet relatywnie tak nieszkodliwym, powodującym niską śmiertelność patogenem jak koronawirus. Natomiast oczywiście coś, co zostałoby stworzone w laboratorium, byłoby o wiele bardziej zabójcze. Szczerze mówiąc, wystarczyłoby po prostu użyć starej plagi ludzkości, czyli ospy prawdziwej, żeby dzisiaj już nieszczepioną na tą chorobę ludzkość poważnie zaatakować i zabić miliardy ludzi na całym świecie. Broń biologiczna jest oczywiście zakazana, ale ryzyko, że ktoś niepowołany położy ręce na tego typu technologii, rośnie w miarę tego, jak rośnie generalnie będący źródłem ogromnych dobrodziejstw ludzkości sektor biotechnologiczny. Bo im więcej mamy laboratoriów, im więcej mamy technik genetycznego modyfikowania poszczególnych organizmów, im więcej mamy naukowców, którzy są w stanie się tym zajmować, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jakaś radykalna organizacja znajdzie jedno laboratorium i kilka osób zdolne do stworzenia takiej właśnie biologicznej zagłady. A wiemy, że organizacje takie jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie, ale nie tylko one, poszukują takich możliwości. No i w tym kontekście szokuje fakt, że monitorowaniem zachowań państw i ich przestrzegania traktatów zakazujących tego typu badań zajmuje się organizacja z siedzibą w Genewie, której budżet jest taki jak budżet jednego pojedynczego McDonalda w Polsce. Nie korporacji McDonald's, nie korporacji McDonald's Polska, tylko jednej pojedynczej działającej przez cały rok organizacji. A takim plusem i szczęście w nieszczęściu pandemii być może jest fakt, że ta sytuacja ulegnie teraz zmianie i kiedy ludzkość uświadomiła sobie, jak niebezpieczny, także ekonomicznie jest jakiekolwiek są zagrożenia tego typu chorobowe, zaczniemy także przeznaczać coraz większe fundusze, żeby radzić sobie z tego typu zagrożeniami. Drugą starą plagą ludzkości jest oczywiście zagrożenie nuklearne. I tutaj z końcem zimnej wojny zaczęło nam się wydawać, że w momencie, kiedy rywalizacja mocarstw dobiegła końca, to zagrożenie nuklearne zniknęło. Natomiast ono tak naprawdę ciągle istnieje. Kolejne państwa zdobywają broń nuklearną w tempie mniej więcej jednego państwa na dekadę, co uruchamia pewien efekt kuli śnieżnej, bo jeśli dane państwo zdobywa broń nuklearną, to jego geopolityczni przeciwnicy także próbują ją zdobyć. I tutaj nawet jeśli ocenimy sobie, że ryzyko wojny nuklearnej między dwoma państwami wynosi powiedzmy jedną szansę na 10 tysięcy, to jeśli takich par państw jest kilkadziesiąt i jeśli mamy do dyspozycji kilkaset lat do przodu, kiedy taka broń ciągle będzie istniała, to zaczynamy widzieć, że ryzyko
tego, że zdarzy się wojna nuklearna w ciągu powiedzmy najbliższych 50 lat, wcale nie oscyluje już w granicach bardzo małych liczb czy promili, ale staje się ryzykiem mierzonym w procentach czy nawet dziesiątkach procentów. A trzecim dzisiaj istniejącym ryzykiem związanym z wojskowością jest rosnące od zimnej wojny ryzyko wojny konwencjonalnej. Znowu tutaj lekcja pandemii jest taka, pokazuje jak w zglobalizowanym świecie bardzo wszyscy od wszystkich zależymy ekonomicznie od globalnych łańcuchów dostaw, nawet jeśli chodzi o podstawowe środki przeżycia, takie jak leki. A dziś dość prawdopodobna wojna między Stanami Zjednoczonymi i Chinami mogłaby przerwać takie łańcuchy dostaw na miesiące i nawet lata. To samo w sobie, to jedno wydarzenie mogłoby spowodować setki tysięcy ofiar, jeśli nie miliony na całym świecie. A oczywiście każda wojna między poważnymi mocarstwami ma też to do siebie, że automatycznie hamuje i przeszkadza wszystkim innym działaniom zmierzającym w stronę zmniejszania wszystkich innych ryzyk katastroficznych i egzystencjalnych. Jeśli mamy wojnę Ameryki z Chinami, albo Ameryki z Rosją, albo Pakistanu i Indii, to te kraje nie współpracują, żeby pokonać chorobę polio, albo zapobiec kolejnej pandemii, albo walczyć z globalnym ociepleniem. To wszystko schodzi na plan dalszy i dlatego właśnie ta groźba wojny konwencjonalnej między mocarstwami jest tak nieprzyjemna i tak warta pochylenia się nad. Istnieje szereg innych, mniejszych, ale także poważnych gruźb związanych z nowymi technologiami wojskowymi już bardziej, ale o tym mogą Państwo przeczytać w moich artykułach i być może kiedyś w moim doktoracie. Natomiast teraz oddam głos już Mateuszowi, żeby mógł nastraszyć Państwa czymś zupełnie innym. Dzięki, Maćku. Mateuszu, strasz. Dziękuję i moim celem na dzisiejsze spotkanie jest zupełna odwrotność przestraszenia. Zrobiliśmy, wydaje mi się, czy Anda, Łukasz i Maciek zrobili super robotę i obrazując różne perspektywy na ryzyka katastrofalne, egzystencjalne i też pokazali wszyscy oni, co możemy zrobić, żeby było lepiej. I ja mam dokładnie ten sam cel. Chciałbym przedstawić jakąś perspektywę na to, gdzie rolnictwo jest obecnie i jakie ma ono problemy albo może mieć, jeżeli one się spotęgują, zwłaszcza jeżeli zacznie się dziać coś w innych obszarach gospodarki, świata, o których mówili poprzedni paneliści albo w jeszcze innych obszarach, o których nie wspominamy dzisiaj. Te problemy mogą zostać spotęgowane, czy te ryzyka mogą zostać spotęgowane, tak jak też Maciek bardzo elokwentnie powiedział. Ale nie chcę Was straszyć, tylko chcę Was zachęcić do zrozumienia tych rzeczy i włączenia się, tak jak każdy z nas w swoich działaniach, czy w swoich polach aktywności sprawia, żeby to ryzyko się, różne ryzyka się nie zmaterializowały. Tak samo zapraszamy Was wszystkich do tego, żebyście robili to, co jest w Waszych rękach, aby te ryzyka nie miały miejsca. I teraz przechodząc do rolnictwa, do branży, którą ja reprezentuję, jakoś ją rozumiem, kocham ją i w niej chcę spędzić całe swoje życie, zmieniając ją na troszkę lepszą niż jest obecnie, albo radykalnie lepszą niż jest obecnie. Kilka rzeczy z mojej strony. Po pierwsze, to co chciałbym, żebyście o czym mieli świadomość, model rolnictwa, w którym obecnie funkcjonuje ta branża i cały świat, w najlepszym wypadku jest modelem zrównoważonym, a potrzebujemy modelu regeneratywnego. Jeszcze mało znane słowo w Polsce, ale mam nadzieję, że ono, jak mnie będziecie w tym wspomagać, będzie za niedługo bardziej popularne. I to samo tyczy się innych sektorów naszego życia. Dla mnie w myśleniu zrównoważonym człowiek jest cały czas w centrum, człowiek jest Bogiem. Człowiek mówi naturze, jak przestanę, czy nie tyle przestanę, co zredukuję używać środki chemiczne jako rolnik, no to ty powinnaś się dostosować do tego, powinnaś być zadowolona, droga naturo. A to tak nie działa. Także w tym myśleniu zrównoważonym, które nie jest myśleniem trafnym o świecie, o rolnictwie,
Człowiek jest w centrum i człowiek wyznacza reguły, a natura się śmieje i może się mocno z nas śmiać za kilka, kilkanaście lat, o czym powiem za chwilę. Potrzebujemy zmiany sposobu myślenia w mojej branży, rolnictwie i w innych branżach, ale o tym pozwolę Wam się nimi zająć, drodzy uczestnicy i słuchacze. Potrzebujemy przejścia na system regeneratywny, czyli stanięcia z boku, położenia natury w środek i jej obserwacji i wyciągania wniosków, dostosowywania się do tego, jak ona działa. Tak, innym słowem, które też było popularne w literaturze na właśnie takie myślenie przez jakieś 15 ostatnich lat, jest biomimicry. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na język polski, przepraszam. Teraz tym słowem, które jest popularne, jest regeneracja. I w tym kontekście chciałbym zarysować kilka faktów na temat branży, którą reprezentuję, o której fajnie by było, żebyście wiedzieli. Myśląc o łańcuchu wartości rolnictwa, oczywiście mamy rolnika, którego ja reprezentuję i który jest jakby tym, który bierze środki do produkcji rolnej, przetwarza je w jakichś procesach biologicznych, ekonomicznych i sprzedaje komuś dalej. I analizując ten łańcuch wartości, ryzyk jest dużo. Na poziomie środków do produkcji rolnej, coś o czym mówił Maciek, mówił Łukasz, świat jest zglobalizowany. Istnieje dosłownie kilka firm, które dostarcza, jeżeli nie środki, to środki aktywne do produkcji środków chemicznych używanych w rolnictwie i większość z tych środków jest produkowana w Chinach. Także mówiąc o jakichś bardzo w tym roku z powodu koronawirusa było bardzo realne ryzyko, że rolnicy nie będą mieli tych środków do produkcji. Zostawię na razie rolnika i przejdę do innych dalszych elementów łańcucha wartości rolniczego, czyli przetwórstwa, transportu, konsumpcji czy sprzedaży, dystrybucji. Tutaj też jest wiele ryzyk, ponieważ 60% światowej konsumpcji kalorii to są tylko 4 uprawy, czyli pszenica, kukurydza, ryż i soja. One są produkowane w krajach, które produkują, eksportują i jest to transportowane różnymi środkami komunikacji, najczęściej wodnymi i drogą. I okazuje się, że większość światowego handlu zbożami, produktami rolnymi przepływa przez 14 punktów na mapie świata, gdybyśmy je na przykład zbombardowali albo, nie wiem, zalali, albo jakoś odcięli dostęp, na przykład, nie wiem, Panama odcina dostęp Chińczykom albo Brazylijczykom do transportu przez kanał panamski z jakichkolwiek powodów, to mamy ogromne zaburzenia w tej branży. I chciałbym przejść, analizując ten łańcuch wartości, do najważniejszego moim zdaniem ogniwa, czyli rolnika. Obecnie sytuacja jest bardzo ciężka, chociaż o tym jakby nie, że się nie mówi, ale z tym się żyje, przyjmując to za coś oczywistego, a wcale tak nie musi być. Rolnicy średnio nie zarabiają pieniędzy w większości przypadków w Polsce, co też jest jakimś ryzykiem, jeżeli chodzi o konkretne gospodarstwa rolne, konkretne rodziny, ryzykiem egzystencjalnym. Jeżeli dołączymy do tego, czy włożymy w ten system zmiany klimatyczne, które sprawiają, że na przykład, tak jak w tym roku w Wielkiej Brytanii, rolnicy mają plony pszenicy o 35% niższe, no to życie konkretnych rodzin znajduje się właśnie w tej strefie ryzyka egzystencjalnego dla tej konkretnej rodziny. I to jest trochę świat, w którym też żyjemy. Problemy rolnictwa na przykład w Nigerii albo w Indiach, czy problemy rolników w tych państwach są zupełnie inne niż problemy polskich rolników i jest wiele prędkości tego rolnictwa, także trzeba podejść do tego w sposób kompleksowy, do czego też Was zapraszam w Waszych case'ach. I na koniec chciałbym powiedzieć o glebie, która jest degradowana przez sposób, w jaki rolnicy ją użytkują w zastraszających ilościach. Według Gabe Browna, jednego z rolników, który bardzo mocno promuje rolnictwo regeneratywne w Stanach Zjednoczonych, skąd jest i teraz na całym świecie,
sposób, w jakim uprawiamy obecnie ziemię, czyli ją uprawiamy, mieszamy, orzemy, kultywatorujemy, używamy dużo środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, a także mamy bardzo słabe płodozmiany, czyli albo siejemy pszenicę, rzepak, albo soję, kukurydzę w Stanach Zjednoczonych, prowadzi wzrost produkcji żywności z hektara, prowadzi jednocześnie do zmniejszenia się ilości ziemi i jej jakości. Jeżeli wyekstrapolujemy te dwa trendy, plus włożymy w to trend, że ilość ludności na świecie rośnie, to okaże się, że za 60 lat nie będzie na świecie gleby, w której możemy, czy na której możemy uprawiać żywność, która nas wyżywi. Nawet jeżeli będziemy uprawiać żywność, to jej jakość pod względem ilości mikro, makroelementów będzie żadna, ponieważ one zostaną wypłukane i trafią do oceanów, które to będą kontrybuowały dalej do zmian klimatycznych, a nie odwrotnie. Także tak niestety to wygląda obecnie. Żyjemy, czy do niedawna żyliśmy w świecie, w którym wysiłki międzynarodowe, ten cały handel, o którym mówiłem, sprawiał, iż katastrofy lokalne, które mają miejsce w rolnictwie, nie były ryzykiem. W sensie po to inwestowaliśmy tyle w rozwój rolnictwa, żeby móc żywność przemieszczać wtedy, kiedy jest ona potrzebna, ale niestety też, co wydaje mi się, widzicie dobrze również sami, te tendencje do współpracy międzynarodowej niestety się pogarszają i państwa konkretne są tylko tak silne, jak branża rolna przede wszystkim, energetyczna jako druga, które w nich są. Więc podsumowując, jej źle, nie chciałem was straszyć, podsumowując jej źle, przez to, że człowiek jest w centrum i wydaje mu się, że wszystko wie, a nic nie rozumie, i potrzebujemy stanąć z boku, zacząć patrzeć, jak działa natura i z nią nie tyle współpracować, co wejść w nią, a później współpracować, jak już ją zaczniemy troszkę rozumieć, a na pewno doceniać i się z nią zachwycać. Dzięki. Mateuszu, to ja dziękuję Tobie za Twoje wystąpienie. Na pewno inspirujące. Dziękuję też reszcie panelistów i naszej publiczności. Mam nadzieję, że dla Was było to równie inspirujące jak dla mnie. Zdaję sobie sprawę, że tylko zadrapaliśmy powierzchnię kilku ważnych wątków, które mają miejsce w świecie. O tym, na ile obszernie opowiadamy o ryzykach katastroficznych, powiem jeszcze później. Natomiast już teraz chciałbym zaznaczyć, że jest ich znacznie więcej. My wybraliśmy takie, na które według naszej najlepszej wiedzy mamy wpływ. Nie jest jeszcze za późno, żeby adresować te ryzyka i zachęcamy Was wszystkich, żebyście też angażowali siebie, a być może swoje organizacje w działania, które mają na celu zapobieżenie pewnym ryzykom katastroficznym, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na nasze życie i życie wszystkich ludzi i istot odczuwających na świecie. Dobrze, ja nie chcę się zbytnio rozgadać, bo mógłbym o tym gadać bardzo długo, natomiast otwórzmy panel na pytania, które nadsyłacie z różnych platform, nie tylko na Zoomie. Dostajemy pytania. Jedno z takich pierwszych, które padło mi w oko, to pytanie do Andy, która mówiła pierwsza. Pytanie o to, co z 5G? Czy stanowi zagrożenie, czy nie? A jeśli tak, to czy ma jakiś związek z ryzykiem wystąpienia katastrof, czy jest to tylko taka fraza, którą jesteśmy straszeni? Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że każda większa innowacja techniczna jest najpierw postrzegana jako zagrożenie. I ponownie myślę, że trzeba pomyśleć o przepisach i o włączeniu do transformacji wszystkich regionów i nie tylko dużych miast, jak jest teraz. I myślę, że też musimy najpierw pracować nad bezpieczeństwem, bo teraz my nie wiemy, jak bezpieczny jest 5G dla zdrowia. I nie mamy jeszcze badań. Tak. Dzięki.
Pytanie do Łukasza. W jaki sposób walczyć z dezinformacją dotyczącą katastrofy klimatycznej? Temat jest dużo bardziej skomplikowany niż na przykład temat antyszczepionkowców, ponieważ problemy i rozwiązania nie są uniwersalne, a często zależą od regionu geograficznego. Super, super ciekawe pytanie w ogóle. Dzięki, że się nim podzieliłeś. Tak, wydaje mi się, że jedna z najważniejszych rzeczy jest, żeby nie tylko wykrywać jakby dezinformacje i teorie spiskowe z punktu widzenia tematyki, ale też jakby z punktu widzenia jakby sieci, które rozprowadzają taką informację. Więc na przykład na YouTubie, i nie miałem aż tyle czasu niestety, żeby o tym porozmawiać, ale na YouTubie na przykład powiedzmy, że pewne skrajne grupy zaczęły się nawzajem rekomendować, nawzajem się tagować w filmach i tak dalej, żeby po prostu jakby całej tej jakby nie tylko, całej tej po prostu sieci jakby spiskowej filmy się nawzajem rekomendowały. Więc wydaje mi się, że tutaj po pierwsze musimy na to popatrzeć nie tylko jako analizowanie jednego faktu, jednego fenomenu, jednej mikrodebaty, ale raczej musimy na to patrzeć jako o wiele, wiele szersze jakby sieci spiskowe i na to patrzeć w tym kontekście. Więc jakby wydaje mi się, jakby takie proste fact-checking tutaj nie zadziała. Wydaje mi się, najlepsza jakby reakcja to jest raczej nie walczyć tylko na poziomie faktów, ale po prostu walczyć bardziej na poziomie sieci i wytłumaczyć ludziom, że na przykład w tej chwili powiedzmy ten think tank jest finansowany przez taką i taką grupę. Te osoby jakby się nawzajem rekomendowały i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że musimy ludziom pokazać, w jaki sposób ci wszyscy autorzy są ze sobą w jakikolwiek sposób powiązany i w jakikolwiek w jaki sposób w ogóle działa ten szerszy system rekomendacji. Oczywiście potem wchodzimy w dyskusje bardziej związane jakby z postprawdą i tak dalej, ale wydaje mi się, że postprawda jest szerszym fenomenem społecznym, a jednak jakby radykalizacja czysto algorytmowa jest jakby o wiele bardziej ograniczonym problemem, który można o wiele łatwiej rozwiązać. Ostatnia rzecz, którą wydaje mi się, musimy też zrobić, to musimy też jakby wywierać presję jednak na YouTube'a i nie tylko. Już pojawiają się coraz ciekawsze kampanie społeczne, żeby jednak YouTube nie zachęcał kreacji takich sieci, bo często YouTube na tym dość mocno zarabia z reklam i tak dalej. Więc wydaje mi się, że musielibyśmy jakby ograniczyć, lobować i tak trochę prosić między innymi duże koncerny i też może grozić konsekwencjami prawno-regulacyjnymi, żeby jednak ograniczyli te sieci. Więc niestety nie ma prostego pytania. Zgadzam się, ale zgadzam się, że w ogóle to jest o wiele bardziej kompleksowe od walczenia z antyszczepionkowcami, ale także uważam, że jakby metody używane przez te grupy i jakby sposób, w który się łączą w sieciach, często są bardzo, bardzo podobne, więc uważam, że to nie może być jakby dyskusja na poziomie tylko faktów, to musi być też na poziomie identyfikacji sieci. Dziękuję, Łukaszu. Kolejne pytanie, tym razem do Maćka, żeby zachować kolejność. Jakie są potencjalne strategie, które społeczność międzynarodowa może podjąć, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, by państwo takie jak RPA w latach 90. zrezygnowało z utrzymywania arsenału nuklearnego? W jaki sposób można przeciwdziałać proliferacji, gdy czynnikami motywującymi kontynuację programu nastawionego na uzyskanie weapons of mass destruction są czynniki prestiżowe albo nastawionego na stabilizację własnego reżimu? Więc to jest bardzo kompleksowy problem. Istnieje kilka podstawowych strategii, ale one nie będą działać w najtrudniejszych przypadkach. A więc podstawową strategią jest tak zwana strategia parasola nuklearnego. A duże mocarstwa zapewniają swoim sojusznikom i państwom zaprzyjaźnionym bezpieczeństwo nuklearne, deklarując, że atak na dane państwo nuklearne potraktują jak atak na samych siebie. Na tej samej zasadzie bezpieczeństwo nuklearne Polsce zapewniają Stany Zjednoczone i w mniejszym stopniu Francja i Wielka Brytania. A Rosja zapewnia takie bezpieczeństwo nuklearne Białorusi czy Armenii i tak dalej, i tak dalej. A ważne jest, żeby te obietnice były postrzegane jako jak najbardziej wiarygodne, dlatego właśnie tak niezwykle szkodliwe są deklaracje na przykład prezydenta Trumpa, że
a sojusze nie są mu potrzebne, a sojusznicy nie płacą Stanom Zjednoczonym wystarczająco za ochronę, jakby gdyby to była jakaś mafijna rozgrywka. A drugą oczywiście strategią jest, i akurat w przypadku broni nuklearnej to jest możliwe, jest po prostu ograniczanie globalnego dostępu do technologii i do materiałów. A na szczęście nie jest tak łatwo ze względu na rzadkość tych materiałów położyć ręce na uranie i plutonie, a nie jest tak łatwo zebrać zespół naukowy, który będzie w stanie to robić, aczkolwiek to się będzie już robiło łatwiejsze. Trzecią strategią jest współpraca międzynarodowa. Zazwyczaj takie państwo, które próbuje zdobyć broń nuklearną, ma jakiegoś patrona albo przynajmniej przyjaciela wśród wielkich mocarstw. Na przykład w przypadku Izraela była to Francja, a w przypadku Indii była to mniej lub bardziej Ameryka. Ważne jest to, czego dzisiaj nie ma, a co wydaje się być bardzo rozsądną polityką, żeby mocarstwa takie jak Stany Zjednoczone i Chiny uzgodniły ze sobą, że naprawdę i na 100% są gotowe razem działać, żeby tą strategię nieproliferacyjną egzekwować globalnie. To jest w interesie wszystkich dużych mocarstw, a jest kosztowne, więc przydałoby się, żeby ten ciężar tego obowiązku był dzielony. Natomiast oczywiście oczywiście państwo też takie jak Południowa Afryka, które nie ma nuklearnych wrogów, a z drugiej strony chciałoby jak najbardziej być częścią światowego systemu handlu, światowego systemu nauki, przepływu ludzi. A tutaj było, że tak powiem, istniało wiele marchewek, które Południowa Afryka mogła otrzymać. W przypadku państw, tak zwanych państw bandyckich, takich jak Korea Północna, które są po prostu totalitaryzmami, które potrzebują broni nuklearnej, żeby nikt nie wtrącał się do tego, do łamania praw człowieka w tych krajach, a w tym przypadku niestety tak naprawdę jedyną odpowiedzią na zaawansowany program budowy broni nuklearnej w takich krajach jest interwencja zbrojna. Były takie przypadki, Izrael zapobiegł uzyskaniu broni nuklearnej tak przez Irak, jak i przez Syrię. Oczywiście interwencja zbrojna zawsze jest kontrowersyjna, zawsze jest związana z dużym ryzykiem ogromnego cierpienia ludzkiego i nie jest metodą idealną, dlatego właśnie bardzo ważne jest to, żeby była podejmowana przez jak najszersze międzynarodowe gremium i żeby był ten konsensus mocarstw, który potem może się przełożyć na rezolucję Narodów Zjednoczonych, bo to jest naprawdę sprawa całej ludzkości. Ja Państwu tego nie powiedziałem, ale oczywiście powinniśmy rozumieć, że wojna nuklearna na przykład między Indiami a Pakistanem to nie jest tylko sprawa tych dwóch krajów, które zostałyby w niej zniszczone. To jest kwestia nuklearnej zimy, która pochłonęłaby całą ludzkość. Także naprawdę to pozostaje jedno z największych ryzyk na całym świecie i mamy wiele różnych metod. Ich połączenie powinno działać, natomiast system międzynarodowy na tym etapie jest niestety dysfunkcyjny i nie jest zdolny do realizacji tej polityki w 100%. Dziękuję, Maćku. Następne pytanie do Mateusza. Jak się ma rolnictwo regeneratywne w kontekście rosnącego globalnego popytu na żywność oraz wzrostu standardu diety przeciętnego człowieka? Bardzo ciekawi mnie ten temat, szczególnie w kontekście soi, która jest odpowiedzialna za znaczną część deforestacji, oraz ryżu, który jest odpowiedzialny za wysokie emisje metanu. Dziękuję za to pytanie, Michale, i tobie, Michale, który je zadał, i Michał, który je przeczytał. Kilka myśli. Ja nie widzę problemu pomiędzy rosnącym zapotrzebowaniem na żywność, a zaspokojeniem tego popytu produkcją regeneratywną. Już teraz, o czym wiecie lepiej niż ja, produkujemy więcej żywności niż powinniśmy jeść na świecie, a jednocześnie są te paradoksy, o których nie wspomniałem, jak na przykład to, że
jest około 2 miliardów ludzi, którzy są otyli na świecie, a jednocześnie około niecały miliard ludzi, którzy są niedożywieni. Już teraz obecnie przy tym rolnictwie, które mamy. Problemem jest dystrybucja i systemy, które tą żywność dystrybuują, promują i z punktu widzenia ram prawno-regulacyjnych i z punktu widzenia chęci osiągnięcia zysku, który czasami no, kończy się tym, że gdzieś żywności brakuje, albo utrzymania wpływów politycznych, jak na przykład pomoc humanitarna bardzo często jakby wypycha z rynku rolników, którzy się ostali w tych miejscach, ponieważ ta żywność trafia za darmo, ci rolnicy chcą jeszcze produkować, no ale to jest za darmo, do tego dochodzą łapówki i ci, którzy mogliby stanowić taki przyczółek do odbudowywania gospodarek na przykład w, nie wiem, terenie świata dotkniętym jakimś kataklizmem albo dotkniętym suszą, no są dobici jeszcze przez pomoc humanitarną. Ale jakby wracając do rzeczy, które są nam bliższe w kontekście tego pytania, rolnictwo regeneratywne i chęć wzrostu standardu diety, którą mamy, idą w parze w parze. Nie rozmawialiśmy o tym w czasie tej dyskusji, ale to, czy jest zdrową żywność, już odchodząc od tego, czy będziesz chciał jeść mięso, czy nie, zależy od tego, jak zdrowa jest roślina, którą jesz. I zdrowa roślina zależy od zdrowej gleby. Jeżeli coś rośnie w glebie, która ma jest albo zdegradowana, albo ma funkcje życiowe zaburzone albo wyłączone, ponieważ jest za mocno uprawiana, albo są aplikowane środki ochrony roślin, albo nie ma ochrony roślinnej przez cały rok na tej glebie, no to to, co rośnie na tej glebie, czy w tej glebie, nie jest po prostu zdrowe. Wiadomym jest FAO, Food and Agriculture Organization, Organizacja do Spraw Żywności Narodów Zjednoczonych ma super wiedzę i raporty na ten temat, że produkujemy więcej kalorii jako świat obecnie, ale jeżeli chodzi o wartość żywczą tych kalorii, w sensie nie tylko kalorii, ale zawartość różnych mikro, makroelementów, produkujemy mniej niż produkowaliśmy x lat temu. To jest to. Jeżeli chodzi, jakby, tylko zamykając to pytanie, soja, ryż, zgadzam się, ogromne szanse na zmniejszenie emisji metanu w produkcji ryżu, głównie poprzez zmienianie produkcji, metody produkcji, czyli nie zatapianie tego ryżu, tylko zmienianie zatapiania z jakby pozwalaniem ryżowi rosnąć bez zatapiania go, zalewania. I soja też jest niezwykle skomplikowanym tematem. Soja jako taka jest bardzo mądrą rośliną, ponieważ jest rośliną motylkową, czyli posiada takie bakterie w swoich korzeniach, które łapią azot z powietrza, go syntetyzują w formę, która jest dostępna dla tej rośliny i, no i nie trzeba stosować nawozów sztucznych, albo mniej, albo następna roślina, która po tej soi jest, jak na przykład kukurydza albo bawełna w przypadku Brazylii, nie potrzebuje tyle nawozu, ponieważ ta soja sama sobie nie tyle zmagazynowała, co pobrała i wprowadziła do gleby azot. Także roślina jako taka jest mądra, chodzi o kontekst, w którym jest używana. Ostatnia rzecz, żeby powiedzieć, miałem przyjemność być w Brazylii, oglądać ogromne gospodarstwa rolne o powierzchni 40 tysięcy hektarów i ogólnie jestem niezwykle pod wrażeniem tego, jak Brazylijczycy uprawiają, czy jakby jak gospodarują swoją ziemią. I było to jedne z mądrzejszych gospodarstw z punktu widzenia środowiska, jakie widziałem. W Brazylii jest coś takiego, co się nazywa Forest Code, kod leśny, który wymaga od każdego z rolników, właścicieli ziemi, nie tylko rolników, aby w zależności od biomu, w którym się znajdujemy, czyli albo Matte Atlantiki, takich lasów przy wybrzeżu, albo regionu Cerrado, sawany, albo regionu Amazonii, lasów amazońskich, zostawić 20, 35 lub 80% ziemi, której jesteś właścicielem, w stanie pierwotnym. I oni to naprawdę robią. Także z chęcią
rozmawiajcie i jakby te problemy wylesiania są ogromnymi problemami, ale jest 99% rolnictwa w Brazylii, które istnieje, robi super robotę. I naprawdę dużo ma na swoich barkach, jeżeli chodzi o dbanie o środowisko. Zatrzymam się tutaj. Dzięki. Dzięki. Strasznie ciekawa dyskusja nam się wywiązała. Mamy mnóstwo pytań, więc nie będę ich zatrzymywał. Pytanie do Łukasza. Jest kilka. Wszystkie są ciekawe, ale wybiorę jedno. W przypadku wywierania nacisków na platformy społecznościowe, ale i w ogóle na portale informacyjne, narażamy się na zarzut cenzury i ograniczania wolności słowa. Jaką masz odpowiedź na taki zarzut? O, dzięki bardzo. Próbowałem to troszeczkę powiedzieć na tym też już tekstowo, ale ogólnie wydaje mi się jest, po pierwsze jakby nie lubię jakby używać słowa cenzury, bo jednak jest tak, że każdy portal może decydować, co wstawia jakby na swojej stronie i jakby Facebook w teorii może decydować, na przykład Facebook powiedzmy też, nie wiem, w ogóle nie pozwala na jakiekolwiek zdjęcia powiedzmy nagich ciał albo też nie wiem, pozwala na jakiekolwiek zdjęcia przemocy. Więc jakby już Facebook ma pewne zasady i wydaje mi się, nie ma jakby aż takiej krytyki z punktu widzenia cenzury. Ale wydaje mi się, druga rzecz, która jest bardzo ważna, to że tutaj jedna rzecz jest taka, że istnieje w ogóle treść na takich platformach, a druga sprawa całkowicie inna jest taka, że ta treść jest amplifikowana. Więc po prostu jakby jest, to jest tak trochę jakbym po prostu z jednej strony mógłbym opublikować książkę, a z drugiej strony by ktoś mi dał po prostu, redakcja dałaby mi ogromnego billboarda, na którym opisują tą książkę. I właśnie problem tutaj nie jest taki, że te treści istnieją i że nikt ich nie ściągnął. Nie chodzi o to, że na przykład ja wydrukowałem powiedzmy w drukarni jakiś esej o globalnym ociepleniu albo o szczepionkach. Raczej chodzi o to, że po prostu drukarnia wie, że taki esej będzie kontrowersyjny i że więcej osób się zatrzyma przy drukarni. Więc w ogóle powiedzmy opublikowali ten esej na każdym oknie w drukarni i po prostu zdecydowali, że dlatego, ponieważ to jest najbardziej kontrowersyjny content, który najwięcej przyciągnie ludzi, to właśnie będą ten content jakby amplifikować. Więc wydaje mi się, tutaj jest taka ogromna różnica jakby pomiędzy publikacją a amplifikacją. I wydaje mi się, to nie jest subtelna różnica. To jednak jest jakby modus taki operandi Facebooka i wszystkie platformy podejmują ważne takie decyzje, można powiedzieć, redaktorskie, co amplifikują, a czego nie amplifikują. I także jakby zachowanie użytkowników też się bardzo zmienia, więc na przykład teraz ludzie coraz bardziej przechodzą na WhatsAppa i Telegrama i trochę Instagrama, takie te platformy, szczególnie WhatsApp i Telegram, gdzie po prostu ludzie piszą pomiędzy sobą, dlatego ponieważ już nie podobały mi się treści jakby z jednego centralnego miejsca. Więc jakby amplifikacja w ogóle jakby te dynamiki interakcji pomiędzy człowiekiem a algorytmem całkowicie się zmieniają, ale jednak cały czas widać na YouTubie, jak to jest amplifikowane i ja nawet widzę, że jak pooglądam nawet jeden filmik na temat pandemii, to po prostu po kilku kliknięciach już na rekomendacjach widzę coraz bardziej skrajne treści i też często coraz bardziej fejkowe treści, chociaż nie chcę ich też łączyć w jedną bańkę. Mam taką historię też ze swojego życia, kiedy szukałem czegoś tak na próbę, a potem dostawałem reklamy, które mnie przerażały, a potem sobie uświadomiłem, że jest mnóstwo innych ludzi, które dostaję na co dzień. Ale ciężko to o tym wiedzieć, ciężko to zauważyć, kiedy nie klikacie w takie rzeczy na co dzień. Dobra, to było moje 5 groszy w sprawie dezinformacji, a teraz pytanie do Maćka. Czy jest szansa i jeśli tak, to kiedy, żeby w Polsce wprowadzono broń nuklearną i czy jest to raczej niemożliwe, czy bardziej nieopłacalne? Ja bym dodał, czy w ogóle to jest jakakolwiek strategia dla Polski, żeby budować potencjał nuklearny i dla innych krajów tego typu, czy powinniśmy redukować ten potencjał w innych państwach? Jak to wygląda? Więc Polska broni nuklearnej nie ma, ponieważ Polska jest częścią NATO i jako taka, tak jak wspomniałem wcześniej, podlega pod parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych, a także w pewnej części Francji i Wielkiej Brytanii.
I to jest bardzo korzystne dla Polski, że Polska takiej broni nie ma. To jest trochę taki dylemat wspólnego pastwiska, w sensie prawdopodobnie każdy kraj chciałby mieć swoją broń nuklearną, bo tylko broń nuklearna daje w dzisiejszym świecie taką rzeczywistą niepodległość. Na krajów nuklearnych się nie atakuje. To jest samobójcze. Natomiast gdyby każdy inny kraj zorganizował sobie własną broń nuklearną, to mielibyśmy do czynienia z sytuacją, gdzie nie 9, tylko 200 krajów ma broń, czy powiedzmy 100, i ilość par poszczególnych krajów, które mogą mieć ze sobą jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie, i z tego konfliktu może wyniknąć jakaś wojna nuklearna, no wzrosłaby eksponencjonalnie z powiedzmy kilkunastu takich realnie istniejących par dzisiaj do kilkuset tysiąca. Więc ryzyko wojny nuklearnej wydarzającej się w następnym stuleciu wzrosłoby wtedy 10-100-krotnie nawet. Dlatego Polska realizuje mądrą politykę ufania właśnie tarczy nuklearnej, którą zapewniają nam nasi sojusznicy. Nawet gdyby Polska w jakimś celu chciała tą broń nuklearną zdobyć, to najprawdopodobniej po prostu podlegalibyśmy takiej presji międzynarodowej i takiej kontroli materiałów, że nigdy by się nam to nie udało, a patrząc jeszcze praktyczniej, cena utrzymywania jakichkolwiek realnie działających sił nuklearnych, za tą samą cenę bylibyśmy w stanie przestawić całą swoją energetykę na energię atomową i jeszcze dodać bardzo mocną armię konwencjonalną. A broń nuklearna to są naprawdę olbrzymie pieniądze. To byłyby dziesiątki miliardów złotych wydane na program badawczy i potem także dziesiątki miliardów złotych, prawdopodobnie miliardy wydawane każdego roku, więc nie jest to ani realne, ani opłacalne, ani powiedziałbym moralnie dopuszczalne, żeby kraj w położeniu Polski realizował takie działania, tutaj działania wspólnie z naszymi sojusznikami, żeby pewne ryzyka zmniejszać i używanie mądrze robionego odstraszenia konwencjonalnego jest moim zdaniem znacznie lepszą strategią. Dzięki. Zadam ostatnie pytanie, bo mamy jeszcze czas na podsumowanie. Więc niech je zadam. Mateuszu, kiedy w rolnictwie będzie przeważała ekologiczna uprawa nad używaniem chemii do lepszego pozyskiwania plonów? O ile w ogóle jest to możliwe? To jest konieczne. Kiedy, to nie wiem, bo to zależy od wielu czynników. To jest problem jajka i kury, czyli jak konsumenci nie chcą kupywać, no to rolnicy nie produkują, ponieważ są częścią jakichś procesów płynnościowych z punktu widzenia ekonomicznego i rynków z punktu widzenia rynkowego. Ale to się dzieje, w sensie jakby jest ogromna ilość jakby i rolników i firm już, które działają w branży rolnictwa regeneratywnego. Zachęcam Was do popatrzenia sobie na ten rynek w Stanach Zjednoczonych, zaczynając od The Savory Institute, który działa w tej branży, jeżeli chodzi o zwierzęta, poprzez Pipeline Foods, jeżeli chodzi o firmę handlującą żywnością i tworzącą rynki dla rolników, czy Rizoma Agro w Brazylii, która rozwija model rolnictwa regeneratywnego, produkującego soję, kukurydzę, tylko w sposób regeneratywny. Czy wspomniany Gabe Brown z jego książką Dirt to Soil, albo Howard Buffett, syn Warrena Buffetta, który jest również rolnikiem i napisał książkę 40 szans, 40 chances, nie wiem czy jest po polsku, też jakby zachęcam do zapoznania się z tym, więc to się dzieje. General Mills, jeden z głównych
przetwórców zbóż w Stanach Zjednoczonych rozwija teraz model właśnie i regeneracji ziemi, chcą zregenerować 1 000 000 acrów, czyli 400 tysięcy hektarów ziemi do roku 2030, współpracując z rolnikami, no i sourcować, czy jakby pozyskiwać surowce z tej ziemi. Po części też po stronie Unii Europejskiej wspólna polityka rolna Unii Europejskiej do obecnego roku 2020, jak i ta przyszła, która zaczyna się od przyszłego roku z opóźnieniem jednorocznym, też wspierają, nie chciałbym mówić jeszcze rolnictwo regeneratywne, być może to, co będzie częścią strategii od pola do stołu, która jest częścią strategii od strategii Nowy Zielony Ład, być może będziemy mówili o rolnictwie regeneratywnym jako takim, na razie mówimy o działaniach środowiskowych. Niemniej jednak no, zmiana musi nastąpić na poziomie myślenia o tym, o czym powiedziałem na samym początku swojego pierwszego, tego dłuższego wystąpienia. Ja nie jestem w centrum jako rolnik, a to jest bardzo ciężkie do zrobienia, ponieważ w rolnictwie konwencjonalnym mam taką iluzję, że jestem pod, jakby, że wszystko mam pod kontrolą. Inwestuję, wkładam jakieś środki do produkcji rolnej, to się dzieje i model się zamyka. No niestety się nie zamyka, ponieważ są zmiany klimatyczne, ceny się zmieniają i to się nie zamyka. Także kiedy nie mam pojęcia, dużo się dzieje w tej branży, zachęcam do zapoznania się z tym, do odezwania się, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, bo w Unii Europejskiej, w Polsce też te rzeczy mają miejsce. Ja od niedawna, kilku dni pracuję w EIT Food, agencji, która ma za zadanie realizować cele Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości w rolnictwie, i odpowiadam właśnie za nasz program rolnictwa regeneratywnego w Polsce, który jest dopiero w powijakach, czy jakby się rozwija, jest to pierwszy rok tego programu, ale działamy, na razie powoli, ale działamy. Na pewno jest miejsce dla Was w naszej branży, tak jak zapewne w branży wojennej, jeżeli to jest branża, w branży cyberbezpieczeństwa, w branży regulacji, potrzeba super ludzi, którzy chcą tę branżę po pierwsze zrozumieć, po drugie trochę skrytykować i po trzecie w sposób konstruktywny zrobić coś, żeby było lepiej we współpracy z nami, z innymi ludźmi. Miejsce jest i jesteście potrzebni, także zapraszamy i dziękujemy za zainteresowanie, że jesteście tutaj. Mateuszu, to jest ważne przesłanie, które ja bym chciał podsycić i rozszerzyć na całą przestrzeń efektywnego altruizmu. Jest tak naprawdę tyle miejsc, w których brakuje nas, naszego zaangażowania, naszej rady i naszego działania po to, żebyśmy redukowali ryzyka katastroficzne i polepszali sytuację, którą dziś mamy na ziemi. Wiemy, jest to oczywiste, że nie jest najlepsza i nie robi się lepsza pod wieloma względami. Pod niektórymi się robi. Grunt, żeby ten trend utrzymać, żeby go rozszerzać, żeby nasz świat stawał się coraz lepszy, i żeby jedno wydarzenie, któremu możemy zapobiec, nie stało się przyczyną odwrotnego trendu albo zaprzepaszczenia tego postępu, który obserwujemy przez ostatnie 20 lat. Mówię między innymi o redukcji ubóstwa i powiązanych problemów z tym właśnie. Oczywiście jest dyskusja dookoła tego, na ile redukcja ubóstwa idzie w parze z postępem w dziedzinie równości. Wiele innych dyskusji, w których właśnie powinniśmy uczestniczyć. Mam nadzieję, że wydarzenie takie jak to i Wasze pytania i Wasze odpowiedzi naszych ekspertów są jakąś kroplą, która jest ważna w tej szerszej międzynarodowej dyskusji dookoła efektywnego altruizmu. To jest dyskusja, do której wszyscy jesteście zaproszeni. Ja Was zapraszam i mam nadzieję, że się spotkamy częściej przy takich okazjach. Zgodnie z moją obietnicą wracam do książki The Precipice. Wiem, że na to czekaliście, przynajmniej część z Was. Książka The Precipice, Tobiego Orda, dopiero co wydana. Niestety nie jest w języku polskim jeszcze, ale może jest z nami tłumacz, który zgodzi się przetłumaczyć. Taką osobę zapraszam do kontaktu.
Książka czeka na pierwsze 5 osób, które wyślą wiadomość Ocalam świat pod adres kontakt@efektywnyaltruizm.org. Wiadomość Ocalam świat pod adres kontakt@efektywnyaltruizm.org. Spokojnie, jeżeli nie musicie się zrywać, spokojnie możecie wysyłać te wiadomości po tej części, którą teraz właśnie kończymy. Dla reszty z Was, którzy zarejestrowali się w porę na nasze warsztaty, przygotowaliśmy inne atrakcje już po zakończeniu streamu z części panelowej. Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję panelistom i Wam, uczestnikom. Dziękuję Centrum Nauki Kopernik za pomoc przy organizacji tego wydarzenia, szczególnie Iwonie Kamińskiej i Rafałowi Zarzece, którzy sprawnie zajęli się jego produkcją oraz realizacją techniczną. Do usłyszenia na warsztatach, na kolejnych wydarzeniach Fundacji Efektywny Altruizm i Centrum Nauki Kopernik.